jadąc tak rowerem, pomyślałem sobie właśnie o hejcie. Jako że sam czasami doświadczam jakichś takich sytuacji, dla mnie może nie przykrych, tak? Ja jestem na to przygotowany, skoro i tak nagrywam, czy prowadzę profil na Instagramie, czy bądź na Facebooku, to wiem, że trafi się ktoś, kto będzie jakby mądrzejszy i będzie chciał się dowartościować, tak? Czyli dopiec. Ale co zrobić? Co zrobić z tobą, żebyś wyszedł właśnie, bądź wyszła z tego właśnie zaklętego kręgu? Wiesz, problem polega na tym, że nic zupełnie się nie zmieni w twoim życiu, jeżeli nie zaczniesz chcieć zmiany i coś zmieniać. Ale musisz też się przygotować na to, że te zmiany innym nie będą odpowiadać, albo będą mieli zupełnie inny stosunek do tego, tak? Choroby skóry, wiadomo jak skóra wygląda, czasami lepiej, czasami gorzej, ale te zmiany są widoczne, tak? Nie są jakby ładne. Najważniejsze w tym wszystkim, że ty masz się dobrze z tym czuć. Nie możesz pozwolić, że nie możesz się z tym ukrywać, budować tego muru wokół siebie, bo po pierwsze to nic nie da. Nic nie da, a wręcz spowoduje to, że będzie cię to zjadało od środka. Mówię to, bo sam jakiś czas temu, kilka lat temu to przeżywałem. Po prostu ukrywałem się z tym. Efekt był taki, że to nic nie dawało, a nic nie dawało dla mnie, wręcz chodziłem jakiś taki mocno naspeedowany, nie czułem się dobrze z tym wszystkim. To mnie przerastało, bo to przerasta, bo to rośnie, bo to jest efekt jakiejś kuli śnieżnej. I dlatego warto znaleźć sobie taką, wiesz, grupę wsparcia. Musisz dołączyć do mnie, do innych, prawda, czy to na Instagramie, na Facebooku, czy gdzieś. I poznać to, że oni też mają te same problemy, też mają te same rozterki, też walczą z tym tak samo. Nic nie ma czegoś takiego, że oni są lepsi, czy bardziej mają, nie wiem, grubszą skórę. Piesaczek. Po prostu chodzi o to, że oni są gdzieś już dalej, poszli dalej, o krok dalej, wyszli z tego cienia, jakby się realizują, jest to jakaś forma autoterapii, a większość rzeczy, uwierz mi, dzieje się w głowie. Nie gdzieś na zewnątrz, nie gdzieś jak to w otoczeniu, tylko i wyłącznie w głowie. Każda bariera, jakieś głupie przekonania to są tylko u ciebie, bo świat na zewnątrz jest na pewno lepszy, fajniejszy, ludzie są milsi. I jeżeli się ukrywasz przed najbliższymi, z łuszczycą, to nie jest to najlepszy pomysł. Oczywiście nie musisz każdemu z osobna tłumaczyć, tak? Bo mogą to odebrać tak, jakbyś, nie wiem, się użalał nad sobą. Nie trzeba tym epatować. Ale ważne, żeby oni wiedzieli, z czym się borykasz, aczkolwiek nigdy się nie dowiedzą, bo nikt ci nie wejdzie w głowę, nikt nie sprawdzi, jak to ryje baniak, jak to, co się dzieje takiego, że po prostu, mimo że robisz wszystko, mimo że się starasz, to i tak ta skóra wygląda, jak wygląda. Przykre jest, nie? Tak sobie teraz właśnie pomyślałem, że to jest przykre, że możesz robić wszystko, 5 razy więcej, 6 razy więcej niż wszyscy, a i tak skóra będzie wyglądała, nazwijmy to w cudzysłów, nieapetycznie. Jedno jest pewne, zamykanie się przed sobą niczego nie załatwi. W tej drodze akurat, jeżeli będziesz wychodził z tego kokona, spotkasz się z ludźmi, którym to się nie będzie podobało, będą mieli swoje zdanie właśnie i te komentarze będą przykre. Ja to miałem, ja to przeżywałem i nawet na to nie reaguję. A jakoś z tym, przecież ja z tymi ludźmi nawet ich nie znam, nawet z nimi nie będę przebywał i nie to, że mam to gdzieś, bo gdzieś to trafia do głowy, tak? Gdzieś to troszeczkę czuć to, chodzisz dzień czy coś, ale im więcej tego hejtu, im więcej tego się dzieje, takich rzeczy, przykrych komentarzy, to później już jakby to się przychodzi tak do tego na porządku dziennym. No, pomaga. Nie, już tak cię nie będzie to ruszało. A żeby
były zmiany, pojawiły się zmiany, musisz zacząć po prostu delikatnie wychodzić do ludzi z tym wszystkim. Ja jeszcze zdradzę Ci taki mały sekret. U mnie się dużo zmieniło w momencie, kiedy po prostu zacząłem jakby mówić, pokazywać tą łuszczycę. Jakby pogodziłem się z tym, tak? Zaakceptowałem to, że będę musiał z tym żyć. Czasami będzie lepiej, czasami pewnie będzie gorzej, aczkolwiek od kilku lat jest tylko lepiej. I nastąpiły te zmiany w głowie. Wszystko się poprzestawiało, wszystko zaczęło mieć jakiś większy sens, pojawiły się nowe cele. Człowiek stał się taki lżejszy wewnętrznie, a później poznałem Was. Później poznałem właśnie, zobaczyłem, że są ludzie i mają te same problemy, szukają tych właśnie odpowiedzi na pytania, na które ja szukałem, aczkolwiek one są w internecie rozsiane wszędzie, w różnych miejscach, albo to na YouTube, albo to na Instagramie, albo na Facebooku. A ja to chciałem wszystko scalić w jedno, tak? Właśnie opowiadać, mówić czego ja szukałem, a nie mogłem znaleźć. I myślę, że masz podobnie tak jak ja. I w grupie jest siła, w grupie jest właśnie to wsparcie i dzięki grupie wiesz, że nie jesteś sam z tym czymś po prostu, z tą chorobą. I ta choroba nie jest taka zła, to nie jest jakaś, że przyszedł ci mały skrzat i tak przylepił to. Po prostu taki się urodziłeś, taki jesteś. To jest tak jak, nie wiem, wiele innych rzeczy, czyli właśnie blond włosy, niebieskie oczy, może chcę. Nie, to normalnie. I nie ma co tego odganiać patykiem. Po prostu to będzie z tobą i im szybciej zaakceptujesz to, że to jest, tym lepiej dla ciebie. Zaczniesz normalnie funkcjonować, być taki pełen pasji, takich zobaczysz, że no, są nowe możliwości, pojawiają się nowe horyzonty. Kurczę, trochę wyszło tak coachingowo, ale to nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żebyś zaczął się po prostu, żebyś był mocno, mocno zmotywowany na zmiany, tak? Ale kończę, bo już mnie ręka boli. Więc tak, musisz chcieć zmiany, ale zmiana kosztuje. Kosztuje trochę twojej prywatnej takiej energii. Każda zmiana dzieje się w głowie, czyli chęć zmiany. Kiedy zaczniesz jakby się ujawniać, to pokazywać, to znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ci zrobić przykrość. Do tego musisz jakby się przyzwyczaić. Nie radzę się w ogóle w żaden sposób opowiadać, kłócić, dyskutować, wyjaśniać. To nic nie da. Jeżeli ktoś jest jakimś betonem, no to i tak zostanie. Przyjdzie czas, że może coś zrozumie. Ważne, żebyś ty się czuł dobrze z tym wszystkim. Żeby u ciebie była ta lekkość takiego bytu. Dobra, uciekam, bo już brzydka pogoda się robi, a jeszcze kawałek do domu. Jeżeli podobał ci się ten film, jeżeli cokolwiek ci się tam, jakieś wnioski masz na ten temat, zostaw komentarz, napisz właśnie cokolwiek, napisz do mnie maila, chętnie odpowiadam, lubię maile dostawać, lubię wiadomości dostawać. Łapka w górę pod filmem. I jeżeli masz też jakiś fajny pomysł, coś cię trapi, zostaw też właśnie komentarz, ja chętnie zrobię o tym film. A na razie uciekam, bo naprawdę ręka boli. Trzymaj się po prostu i powodzenia i czas na zmiany.